Siemano, witam po przerwie. Pokażę kopiowanie aut od znajomych, jeden po drugim. Tylko old gun potrzebujemy. Biuro i bazę. Baza musi być pełna i tu na stratę pojazdy z ulicy bez ubezpieczenia. Jeglicza zaczynamy w biurze. W ogóle zaczynamy od tego, żeby włączyć telewizor, czyli przy tym wyrku klikamy tą strzałkę w prawo, żeby usiąść, klikamy jeszcze raz Y lub trójkąt, zależy jaka platforma, żeby włączyć telewizor. Teraz tam kółko czy B, stajemy, odwracamy się przodem do tej kanapy, no i tutaj będziemy robili taki myk. Otwieramy start, online, najeżdżamy na zestaw kryminalisty, wciskamy guzik pauzy i klikamy A lub X, zależy jaka platforma, i puszczamy pauzę. I musi nas wczytać na ten obrazek zestaw, ten właśnie obrazek, ale musimy mieć możliwość otwarcia menu interakcji, jeżeli się udało. Jeżeli nie, no powtarzamy. Czyli trzymam pauzę, klikam A, puszczam pauzę, nie wyszło. Powtarzam, start online, zestaw kryminalisty, pauza, no nie wyszło. No. Druga próba, trzecia, wyszło. Wciskam interakcję, działa, to wyłączam interakcję tym samym guzikiem. I teraz tak, prawym analogiem zjeżdżamy na nieruchomości, klikamy A. Teraz klikamy prawy krzyżyk. Raz w prawo, nasza postać tam w tle usiądzie. Chwilę czekacie i klikacie jeszcze raz w prawo krzyżyk, żeby włączyć, oglądać tą telewizję. I teraz tak, lewym analogiem zmieniacie kanały. W prawo lub lewo sobie tam klikacie, ja tu klikam w prawo. Zmienia wam kanały, musicie natrafić na ten kanał, w którym możecie obserwować graczy, czyli waszego znajomego, który już tam czeka koło bazy, tak jak tutaj. Jestem na tym obrazie. Teraz tak, widać filtr, krzyżak, to lewy krzyżak, w lewo, na krzyżyku w lewo najeżdżamy na zachodni Macebank, klikamy A raz, klikamy drugi i teraz już możemy poruszać się lewym analogiem. Normalnie wchodzimy w nasze biuro, klikamy odnów, nazwa organizacji, zmieniamy kolor, klikamy odnów, klikamy kup. Kupione Y-kiem czy trójkątem, zamykamy to wszystko, wyciągamy teraz telefon w górę, wchodzimy w zakładkę internetu, klikamy pauzę, otwieramy mapę i teleportujemy się pod naszą bazę. Dołączamy do kogoś z innym trybem, odpalamy najlepiej misję z mapy jak najbliżej waszej bazy, dołączacie do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzacie, drugi anulujecie. I teraz tak, na piechotę tam najlepiej udajemy się do swojej bazy. I tak jak mówiłem, no w bazie pojazdy, baza pełna. I tyle aut na stratę, ile chcecie sobie tam zrobić kopii, ale to muszą być pojazdy wstawione z ulicy bez ubezpieczenia. Jeżeli chcecie aut z 15, to musicie zapełnić całą bazę, skopiować te 7 pojazdów, przestawić do innego garażu, znowu wstawić auta na stratę z ulicy i możecie dalej kopiować, o ile nie wróci wam minimapa, bo może tak się zdarzyć, że teraz ja wejdę do bazy, po chwili pojawi się minimapa, musicie się glitchować od nowa. Jeżeli wejdziecie do bazy i minimapa wam się nie pojawi, wszystko gra, możecie kopiować auta od znajomego jeden po drugim, z tym, że to tu znajomy będzie miał biegania, bo wy nie będziecie raczej mogli jeździć tymi samochodami. No i za dużo też aut nie może wam znajomy rozwalić, bo będzie wam niszczył samochody, żeby nie dostał czapeczki Dunce. Teraz tak, weszliśmy do bazy, minimapa mi się nie pojawia, to wsiadamy do jednego z tych waszych aut na stratę i zwyczajnie wyjeżdżamy nim na zewnątrz. No niestety, kopiowanie jest tylko stara generacja, nowa nie ma zestawu kryminalisty i z tym nie zrobimy nic, ale to jest przy wyciąganiu aut z trybu reżyserskiego na PS4 bardzo dobra opcja.
można sobie zrespić 7 aut i 7 skopiować. Teraz tak, my wyjechaliśmy tym naszym autem nieubezpieczonym z bazy, znajomy podstawia nam jakieś inne auto z ulicy, my do niego wsiadamy. No, znajomy naszym autem może odjechać jak najdalej, bo będzie go niszczył, to żeby tu nic nie wybuchło, żeby nas nie zabił. Ale my wsiadamy do auta z ulicy, mamy komunikat, że baza jest pełna. Na tym komunikacie wasz ziomek, waszym, no, fantomem najlepiej, musi was przewrócić na dach. Jak leżycie na dachu, on wam o tym mówi, potwierdzacie ten komunikat i wysiadacie z samochodu, a najlepiej jeszcze kliknąć menu interakcji, żeby was przypadkiem nie wciągnęło do tej bazy. Czyli ja potwierdzam, wysiadam, otwieram menu interakcji i odchodzę sobie na bok. I tutaj będzie za chwilę najważniejszy krok. Tu nie potwierdzamy zamiany pojazdów, tylko ją będziemy anulować. Chwilę poczekamy. Teraz rola znajomego. No, musi wezwać nam pojazd, który my chcemy sobie skopiować. Musi rozwalić nam nasz pojazd, ten osobisty, którym wyjechaliśmy z bazy. Jeszcze chwilę poczekamy, niech podstawi. No a że my tymi chyba autami raczej nie możemy, no bynajmniej ja nie mogłem, ale wątpię, żebyście wy też mogli nimi jeździć. Także musi wam znajomy ustawić auto, które chcecie skopiować w to kółko wjazdu do bazy tam. Tylko wsiadacie i was wciąga. Pęk, auto podstawione. Znajomy tam wyciąga RPG-a, niszczy mojego jeepka z ulicznego. Ja zamykam interakcję zwyczajnie. Wsiadamy do tego auta. Wciąga nas do bazy i tak jak mówiłem, tu żeby się nie pomylić, nie potwierdzamy zamiany pojazdów, tylko zwyczajnie ją anulujemy. Żeby zrobić kolejne kopie, to też wsiadacie do auta tego na stratę z ulicy, wyjeżdżacie i powtarzacie te same kroki. Znajomy wam tam podstawia inne uliczne, wsiadacie, on was przewala, potwierdzacie te pierdoły, on niszczy, wasze auto podstawia swoje. To już tak możecie kopiować, dopóki wam się nie zbrzydnie albo nie wróci minimapa, czyli anuluję zmianę, bang, auto, polecę na górę, tam pokażę, auto mam skopiowane, gdybym chciał drugie, no to tak jak mówiłem, wyjeżdżam kolejnym na stratę, robię kolejną kopię. Także kto jest fanatykiem kopiowania auto znajomych, może sobie działać, jednak niestety tylko stara generacja. Pozdrawiam, elo.